Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Opocznie w województwie łódzkim. Mówił między innymi o niespełnionych obietnicach partii, które tworzą nową koalicję rządzącą. Gdzie jest kredyt 0%? Gdzie są akademiki za złotówkę? Pytał retorycznie Kaczyński. Gdzie jest te 60 tysięcy albo nawet 72 tysiące wolnych od podatku? Bo mówili 6 tysięcy miesięcznie, no 12 razy 6 czy 6 razy 12 to 72. Otóż nie ma. Gdzie jest te 1500 więcej dla nauczycieli? Przecież tak naprawdę uczciwie by mogli powiedzieć tylko, że dodadzą kilkaset złotych do tego, co myśmy już zaproponowali. I tak się stało. Żadnego 1500 nie ma. Gdzie są te akademiki za złotówkę, czyli w istocie za darmo? Gdzie jest zerowy VAT? Gdzie jest benzyna po 5,19? Gdzie jest ten kredyt za 0%? Mało tego, że go nie ma, to jeszcze ograniczają, a w istocie likwidują ten za 2%, który myśmy zaproponowali. Krótko mówiąc, to zwycięstwo, ta legitymacja władzy w niemałej mierze jest oparta o oszustwo. Ale to było oszustwo, to o którym mówiłem w zapowiedziach. Ale było też oszustwo odnoszące się do faktów. Czy nie jedną gigantyczną kampanią kłamstw nie było opowiadanie, że w Polsce jest dyktatura w ciągu tych 8 lat? No jaka dyktatura? Opozycja robi co chce. Nie żyje Aleksiej Nawalny, nieformalny przywódca rosyjskiej opozycji. Miał 48 lat. Jego żona Julia Nawalna wezwała na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa do pokonania zła. To prawda. Jeśli to prawda, że Aleksiej nie żyje, chcę, żeby Putin i jego koledzy wiedzieli, że poniosą odpowiedzialność za to, co zrobili z naszym krajem, z moją rodziną i z moim mężem. Ten dzień nadejdzie szybko. Wzywam całą społeczność międzynarodową do pokonania zła. Musimy pokonać ten okropny reżim, który teraz rządzi Rosją. Putin musi ponieść osobistą odpowiedzialność za wszystkie okropieństwa, za to, co zrobił z naszym krajem. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое. Путин jest odpowiedzialny za jego śmierć. Aleksiej Nawalny żył bohatersko. Powiedział w oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Odważnie przeciwstawiał się korupcji i nieludzkiemu systemowi. W odpowiedzi Putin go otruł, aresztował, skazał na podstawie sfabrykowanych dowodów, zamknął w więzieniu i wysłał do izolatki. Ale to nie zatrzymało Nawalnego. Nawet z więzienia był potężnym głosem wołającym o prawdę. Przecież to niesamowite. Był odważny i pryncypialny. Chciał praworządnej Rosji, takiej, w której prawo jest sprawiedliwie stosowane. Wierzył w taką Rosję. Uważał, że trzeba o nią walczyć do końca. Aleksiej Nawalny zmarł po spacerze w więzieniu. Według oficjalnego komunikatu poczuł się źle i umarł. Aleksiej Nawalny zmarł w zakładzie karnym numer 3 w rosyjskim Jamalsko-Nienieckim Okręgu Administracyjnym na północy Rosji.
Władze kolonii karnej napisały w komunikacie, że skazany Nawalny poczuł się źle po spacerze i stracił przytomność. Przekazano, że wezwano pogotowie i przeprowadzono niezbędne czynności reanimacyjne, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Następnie lekarze stwierdzili śmierć skazanego, ale nie ustalono jeszcze przyczyny zgonu. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. W ostatnich latach był najbardziej rozpoznawalnym rosyjskim opozycjonistą. Organizował wielotysięczne manifestacje przeciwko reżimowi Putina. Władze rosyjskie wytaczały mu kolejne sprawy karne. 20 sierpnia 2020 roku Nawalny został otruty na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Po lądowaniu awaryjnym trafił do szpitala w Omsku. Na żądanie rodziny został przetransportowany do berlińskiego szpitala. Badania niemieckiego laboratorium wojskowego wykazały u niego pozostałości bojowego środka trującego nowiczoka. Po rehabilitacji Nawalny postanowił wrócić do Rosji, mimo że spodziewał się uwięzienia. W 2021 roku opozycjonista został zatrzymany na lotnisku zaraz po przylocie z Rosji do Niemiec. Na przełomie lutego i marca trafił do kolonii karnej, gdzie rozpoczął głodówkę. W kolejnych procesach politycznych skazywano go na następne wyroki. W 2022 roku został skazany na 9 lat, a rok później na kolejne 19 lat. W ostatnich latach Aleksiej Nawalny był znany ze swojej działalności antykorupcyjnej. Prowadził obecnie zakazaną w Rosji Fundację Walki z Korupcją. Publikował także reportaże wymierzone w dygnitarzy Kremla. Najgłośniejszy z nich dotyczył Pałacu Putina wybudowanego nad Morzem Czarnym. Rok temu film dokumentalny o Aleksieju Nawalnym pod tytułem Nawalny otrzymał Oscara. Nie został drugim Mandelą. Mówił o Aleksieju Nawalnym redaktor Zbigniew Parafianowicz. Przypomniał, że próbowano go zabić kilka lat temu, w 2020 roku, przy pomocy nowiczoka. System władzy w Rosji nie przewiduje czegoś takiego jak istnienie alternatywnych ośrodków opinii czy alternatywnych ośrodków aspirujących do tego, żeby mieć jakiś udział we władzy. Także jego śmierć była kwestią czasu. Nie spodziewałem się, że tak szybko, zginie, że tak szybko po prostu go system uśmierci w kolonii karnej. Pani mówiła o tym jego pobycie w Niemczech. No on był tam z tego powodu, że próbowano go truć nowiczokiem w samolocie, którym poruszał się w Federacji Rosyjskiej. Ta próba już raz została podjęta, była nieudana. To był rzeczywiście akt bardzo ogromnej odwagi, powrót do Rosji. Wyrok, który usłyszał łącznie, czyli te 30 lat, któremu przyklepano w kolonii karnej, to był wyrok w gruncie rzeczy wyrok śmierci. No przecież nie jest możliwe przeżycie przez osobę, która nie wywodzi się ze świata kryminalnego, za kołem podbiegunowym w miejscowości Harp w kolonii karnej, w której dziś było w nocy minus 29 stopni Celsjusza. Środowiska opozycyjne w Rosji one liczyły na to, że Nawalny powtórzy los Mandeli, czyli będzie odsiadywał ileś tam lat tego wyroku, aż w końcu system zacznie się sypać w Rosji. Nie był prozachodnim liberałem. Sam nazywał siebie nowoczesnym rosyjskim nacjonalistą. W ten sposób opisywał polityczną sylwetkę Nawalnego ekspert do spraw wschodnich Grzegorz Kuczyński. Dodał, że Rosjanin przez lata popierał aneksję Krymu. Nie ukrywał swoich nacjonalistycznych poglądów, a jeśli krytykował później reżim Putina, to nie dlatego, że zarzucał Putinowi brak demokracji, brak swobód, liberalizmu i tak dalej w Rosji. Natomiast zarzucał Putinowi, że sposób budowy siły Rosji, państwa rosyjskiego przez Putina, przez jego ludzi, tak naprawdę Rosji dobrze nie robi. Długoterminowo Rosję będzie osłabiał. I zawsze Nawalny twierdził, że te cele, które sobie stawia Władimir Putin, czyli odbudowy mocarstwowej pozycji Rosji, można realizować w inny sposób, chociażby gospodarczo. Także oczywiście zachodnie media, wielu polityków zrobiło z Nawalnego ikonę demokracji, wolności, liberalizmu niemalże w Rosji, co jest absolutną nieprawdą.
Oczywiście ostatnie lata, kiedy już Nawalny siedział w więzieniu, siedział w koloniach karnych, on dostosował też swoją retorykę, swój program, powiedzmy, polityczny do obecnej sytuacji, czyli w momencie, kiedy Rosja napadła pełnoskalowo na Ukrainę w 2022 roku, no to nagle Nawalny też zaczął krytykować aneksję Krymu i agresję militarną Rosji. Premier Donald Tusk zapowiedział wzmocnienie zapory na granicy. Co ciekawe, jeszcze w 2021 roku, w trakcie kryzysu migracyjnego, Tusk mówił, że jest przeciwko budowie muru. Przekonywał, że tak naprawdę chodzi o wydanie 2 miliardów złotych bez żadnej kontroli. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat, bo to będzie wielki wał. Mówił wtedy Donald Tusk. Mamy i Finlandia, i Polska bardzo długie granice z Rosją, w naszym przypadku także z Białorusią. Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją. Finlandia i Polska są gotowe do współpracy na rzecz ogólnoeuropejskiej twardej polityki wobec nielegalnej migracji. Oba państwa zdecydowały się na wzmocnienie granicy zewnętrznej, także poprzez budowę odpowiednich instalacji. Wymieniliśmy tutaj uwagi na temat także możliwości wymiany doświadczeń. Ja chcę poinformować, że kilkadziesiąt godzin temu wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ustaliliśmy, podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji naszej zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki. Jesteśmy także zainteresowani reformą prawa azylowego w związku z tym, że dzisiejsze środowisko prawne w Unii Europejskiej jest nieadekwatne do zagrożeń, jakie wytworzyła polityka Rosji i Białorusi w tej kwestii. Ostatnio amerykańskie media donosiły, że Rosja chce umieścić broń nuklearną w kosmosie. Przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, republikanin Mike Turner, mówił wręcz o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego. O tę sprawę był pytany prezydent USA Joe Biden. To, co chcą zrobić, dotyczy potencjalnego niszczenia satelitów w kosmosie, ale nie ma dowodów na to, że zdecydowali się na taki krok. Odkryliśmy, że mają możliwości wysłania w kosmos odpowiedniego systemu, który teoretycznie mógłby dokonać czegoś niszczycielskiego, ale to się nie zadziało i mam nadzieję, że się nie stanie. Jutro w Katowicach przed Urzędem Wojewódzkim o godzinie 15 Polacy będą protestować przeciwko łamaniu praworządności przez rząd Donalda Tuska. W Katowicach oczywiście będzie telewizja Republika i transmisję tej manifestacji będzie można zobaczyć na naszej antenie. Zachęcam do pozostania z Republiką. Widzimy się jutro. Dobrej nocy.